Powalczył Makowski. No, milczy gwizdek arbitra, sunie kontra graczy z Lubaczowa. Uderzenie niecelne Szymona Dziadosza. Stal Łańcuch 0-0 w meczu z Pogonią Sokół Lubaczów. Na boisku bez goli, ale na trybunach można powiedzieć full. Frekwencja jedna z lepszych z ostatnich pewnie nawet lat. Także no te 999 kibiców było. Myślę, że sami Państwo widzieli. Trochę jedyny minus i trochę tak żal, że nie było bramek, bo to jest jednak solo piłki i no to jest jakby, to tego szkoda. Teraz rozrzucenie Michał Stopyra. Wrzucenie w pole karne, jeszcze Rejman! Ależ to było groźne. Sebastian Fedan, Pogoń Sokół Lubaczów. Pogoń Sokół Lubaczów z zerem w bramkach? Niebywałe chyba. Czy ja wiem, czy niebywałe? Mamy najmniej straconych bramek w tej lidze. Taki był na nasz cel, żebyśmy nie stracili bramka, żeby się coś udało strzelić z przodu. Mamy swoją świadomość, jakim zespołem jest Stal Łańcuch, więc mają bardzo dużo klasowych zawodników i nie jest to też drużyna z przypadku, tylko gdzieś tam pomału, z roku na rok budowana bardzo mocno. Więc myślę, że ten remis mógł się potoczyć, ten remis w sumie, ale zwycięstwo mogło się potoczyć w jedną, jak i w drugą stronę, bo jak i my, jak i Stal Łańcuch miała swoje sytuacje. Myślę, że ten remis chyba sprawiedliwy. No, szkoda dla kibiców, bo nie było bramek. No właśnie, nie było bramek, to taki wydaje się troszeczkę rozczarowujący wynik ze względu na to, że obie drużyny dość mocne są w przodzie, w ataku. No dokładnie, no my tak jak i Stal Łańcuch na pewno chcieliśmy strzelić tego gola pierwszego i wiadomo, każdy chciał ten mecz wygrać. No jednak tak jak my mamy podświadomość gdzieś tam z tyłu, żeby gramy też na wyjeździe, więc dla nas też liczy się to zero z tyłu, prawda? Więc cieszymy się z tego punktu, nie ukrywając, że mogliśmy ten mecz wygrać, ale mówię, dla mnie i dla drużyny remis jest sprawiedliwy. No tak jak mówiłem wcześniej, no niestety no, kibiców bardzo dużo przybyło. Fajny taki mecz dla kibica, no ale szkoda, no, nie padło bramek, ale no trudno. Michał Stopyra. Konrad Łódź. Znowu wracamy na prawą stronę boiska i teraz świetnie złożył się w powietrzu. Tam było sporo, jakieś takie wydaje się, głośno się zrobiło, kiedy tam Maciek upadł w polu karnym, Grabowski. Co powiedział? Był karny czy nie? Mówił sam, że chyba takiego karnego nie było. To było takie delikatnie pchnięcie, więc sędzia też Szydełko widział to bardzo dobrze, bo akurat biegł koło mnie, więc myślę, że dobre zawody sędziował dzisiaj. Bo czasami się udaje z nami posędziować, no tak jak wiemy. Dzisiaj dobre zawody, myślę, że jedna i druga drużyna zagrała też fajny mecz. Tylko mówię, no szkoda, że nie ma tych bramek, ale każdy punkt trzeba szanować i my mamy cel na samym meczu, gramy u siebie, że kolejne 3 punkty. Prawa strona boiska, znowu dobrze bita piłka w pole karne, Rob! Groźna sytuacja. Nie ma bramki dla... Mamy prawie 1000 ludzi na trybunach. Jak oglądałem transmisję, oglądało również niewiele mniej. To już niezła sumka się robi. Kibiców ma Stal Łańcuch i Sokół Lubaczów dość sporo. No to pokazuje, że kibice jednak jak jest piłka na wysokim poziomie, a dzisiejszy mecz to pokazał, że dwie drużyny bardzo mocne zagrały. Jak się mówi, jak się nie da wygrać, trzeba zremisować. No szkoda, że u siebie przy takiej publiczności, też nie ukrywam, że dużo dała pogoda, bo jak jest ładna pogoda, ciepło, to dużo, sami widzieliście Państwo, ile było dzieci, rodzin, to jest idealnie, bo jakbyśmy grali w niedzielę, gdzie zapowiadają 15 stopni, pewnie by było no, dosyć mniej tych kibiców. I cieszy mnie też to, że jednak transmisja, dużo osób oglądało nas i nasz mecz, a to też nie spowodowało, że nie przyszli na stadion, także to tylko cieszy i oby w kolejnym meczu było tak samo. Cud. Budują kolejny atak, dobra krosowa piłka na drugą stronę, świetnie to zrobił zawodnik Stali. Teraz ależ szansa, ależ okazja, to była myślę piłka meczowa.